chlebki, bułki i osoby bezglutenowe. Tak postanowiłam Was teraz witać. Jest taki trend wśród youtuberów, żeby nazywać jakoś swoją publiczność. Zaczynam od segmentu, w którym dzielę się najlepszymi memami, postami, komentarzami z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się... Chleb-tuba. Grupa jest otwarta dla wszystkich swoją drogą, więc zapraszam. Jeszcze jedno, panie Andrzeju. W tej powieści występuje wiele postaci kobiecych. Jakby pan określił ich ogólny portret psychologiczny, taki punkt wyjścia do interpretacji. Siku. Kontraktujemy od razu 3 tomy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o TikToku. Jakiś czas temu zaczęłam o nim pisać posty na Facebooku i kilka osób zaproponowało, żebym zmieniła je w regularną serię dla osób, które ciekawi, co tam się dzieje, ale nie mają odwagi i czasu, żeby samodzielnie przedzierać się przez ścianę kontentu. Wiele osób, które znam, w ogóle nie czai za bardzo, o co chodzi w TikToku. Czasami logują się na chwilę, od razu odbijają się od ściany nudnych filmików z tańczącymi nastolatkami i wyłączają aplikację na zawsze. To dlatego, że główną siłą tej aplikacji jest jej algorytm, a on potrzebuje trochę czasu, żeby się Was nauczyć. Za to, kiedy już to zrobi... Wow. Kilka osób też narzekało, że nie rozumie fenomenu TikToka, bo wszyscy tam tylko poruszają ustami do tekstu znanych piosenek, albo powtarzają cudze żarty. To dlatego, że wiele osób myli TikToka z platformą dla twórców, taką jak YouTube na przykład. A TikTok to raczej medium społecznościowe. Dużo łatwiej jest zrozumieć TikToka, kiedy pomyślicie o każdym z filmików jak o memie. Memy też często mają bardzo podobny format, który wypełnia się treścią albo powiela na potrzeby własnej ekspresji. Widzisz, utożsamiasz, przetwarzasz, podajesz dalej. Tak to działa. Ale przede wszystkim ilość treści na TikToku ze względu na ogromną bazę użytkowników jest nieprzebrana. Więc jak tylko algorytm rozpozna, co Was interesuje, a rozpozna szybko i przerażająco trafnie, po jakimś czasie trudno Wam będzie się od niego oderwać. Mnie interesują przede wszystkim rzeczy bardzo dziwne, więc często gubię się gdzieś w takich zakątkach TikToka, którymi po prostu muszę się z kimś podzielić. I dzisiaj bardzo mi przykro, tym kimś jesteście Wy. I rzucamy się od razu na głęboką wodę, więc skupcie się. Pierwszy bardzo popularny na TikToku trend, który będę dzisiaj omawiać, to reality shifting. I jest grupa młodych kobiet na TikToku, przekonanych o tym, że potrafią przenosić swoją świadomość do alternatywnego wszechświata i że każdy, kto chce, może się tego nauczyć. Wystarczy bardzo dokładnie wyobrazić sobie rzeczywistość, do której chcesz się przenieść. Napisać szczegółowy scenariusz na temat tego, co ma się tam dziać, jak masz wyglądać, kto inny tam będzie, jakie będziecie mieć relacje, właściwie wszystko, co uznacie za ważne. Na przykład, że nikt w tym świecie nie umiera, albo że nie będziecie czuć bólu. Nad tym światem macie całkowitą władzę, a wszystkie detale, których nie umieścicie w scenariuszu, wygenerują się same. Potem wystarczy kilka miesięcy odprawiania specjalnych rytuałów przed snem, słuchania specjalnej muzyki, medytacji. Niektórzy nawet stosują specjalne diety, albo pilnują, żeby pić odpowiednią ilość wody. Jest kilka różnych metod na shiftowanie. Zwykle włączają się w nie jakieś konkretne sytuacje, które trzeba wyobrazić sobie przed snem. I wtedy bum, przenosisz się do innego świata. W tym starym, nudnym wszechświecie zostaje jakby twój klon, czyli twoje ciało animowane przez twoją podświadomość, jeśli dobrze rozumiem. A ta podświadomość według twojej woli każe temu ciału albo spać, albo zajmować się jakimiś twoimi codziennymi sprawami. I będzie to robić tak długo, jak chcesz, bo w scenariuszu możesz napisać sobie, że na przykład 1 miesiąc w tej drugiej rzeczywistości odpowiada 1 godzinie w tej pierwotnej. Od razu pewnie część z was pomyślała sobie, okej, to jest po prostu świadome śnienie. Niektórzy z nas bawili się w to na jakimś etapie życia. Świadome śnienie to po prostu stan, w którym uświadamiasz sobie, że właśnie śnisz, co daje ci całkowitą kontrolę nad tym, co się w śnie dzieje. Zazwyczaj są to też sny niezwykle realistyczne. Ale nie.
wszystkie shifterki utrzymują z całą stanowczością, że to nie jest śnienie, że te wykreowane przez nie światy faktycznie powołane są do realnego fizycznego istnienia samą siłą ich woli. Powołują się przy tym na fakty naukowe, m.in. na teorię multiversum, zasady nieoznaczoności czy nawet efekt obserwatora w mechanice kwantowej. Podobno nawet jakieś ujawnione dokumenty CIA potwierdzają, że to wszystko prawda. I tu mam trochę problem, okej? Nie jestem jakąś gorliwą scjentystką, nie uważam za głupich ludzi, którzy wierzą w coś, czego nie da się udowodnić. Come on, jesteśmy kawałkami mięsa latającymi na kosmicznej skale, świadomymi swojego istnienia i obserwującymi wszechświat dookoła. Potrzeba duchowości wydaje się dość naturalna w tych absurdalnych okolicznościach. Ale po co mieszać do tego jakieś spłycone i źle zinterpretowane teorie naukowe? Dlaczego nie można po prostu powiedzieć: tak, wierzę, że tworzę alternatywne rzeczywistości siłą własnego umysłu i co mi zrobisz? Nic nie zrobisz. Od razu przyznam, że nie znam się w ogóle na fizyce. Rysuję komiksy. Nie odbierałam żadnego specjalistycznego wykształcenia. Nie takiego, które dawałoby mi jakieś szczegółowe pojęcie na temat mechaniki kwantowej. Ale nawet z mojego rozumienia wiem, że efekt obserwatora nie polega na tym, że cały obserwowalny wszechświat zmienia się i formuje na nowo pod wpływem czystej siły naszej woli. Cześć, Cheetos. Gdzie byłeś? Oznacza tylko, że sam fakt dokonywania pomiaru jest czynnikiem, który może zmienić wynik eksperymentu. Z kolei kwantowy multiwszechświat, w którym wszystko, co może się wydarzyć, na pewno się wydarzy, nie znaczy, że gdzieś dosłownie istnieje wszechświat, w którym rozwiązuje paranormalne zagadki kryminalne z Gillian Anderson. A to, że CIA coś sobie kiedyś napisało: come on, CIA prowadziło eksperymenty, w których ich agenci uprawiali seks z delfinami. Oh no! Oh, he's totally getting some! Może nie każdy z ich pomysłów to koniecznie prawda objawiona. Co ciekawe, nie jest to hobby praktykowane przez jakieś bardzo młode osoby. Większość wygląda w sumie już na dorosłe, tacy raczej później milenialsi. Milenialki, bo to wyłącznie dziewczyny. No i jak milenialsi, to wiadomo, do jakiego alternatywnego wszechświata się zazwyczaj przenoszą, prawda? Oczywiście do Hogwartu. Przepraszam, ale rozwala mnie wizja, że można posiadać boską moc kreowania dowolnej rzeczywistości i zdecydować się przenieść do szkoły z internatem, żeby uprawiać seks z nieletnim rasistą. Bo oczywiście Draco Malfoy jest najczęściej głównym celem tych międzywymiarowych wycieczek. Niby rozumiem fantazję o mrocznym bad boyu, który zmienia się pod wpływem wielkiego uczucia, ale come on. Zastanawia mnie, jak udaje się shiftującym dziewczynom uniknąć dylematów moralnych wewnątrz własnego systemu wierzeń. Bo załóżmy, że to prawda i faktycznie możesz wykreować w swojej głowie realny świat zapełniony prawdziwymi ludźmi, którzy, jak otrzymują shifterki, mają własną świadomość, uczucia, pamięć, historię. I przenosisz się do tego świata jako bogini, która ma absolutną kontrolę nad wszystkim i każdym. Na ile w porządku jest twoja relacja z osobą, której możesz kazać się w sobie zakochać? Wydaje się, że kilka shiftujących TikTokerek zaczęło mieć na ten temat jakieś refleksje. Niektóre relacjonują, że kiedy któreś z postaci zaczynały domyślać się, o co chodzi, po prostu wymazywały im pamięć. Czy to nie jest creepy? Ostatecznie uważam, że nie ma w tym chyba nic złego. Rozumiem, jest pandemia, jest ciężko, wszyscy szukamy jakichś sposobów, żeby odreagować i oderwać się chociaż na chwilę od rzeczywistości. Ale czy taki sposób jest zdrowy, czy nie, to w sumie już nie mi się wypowiadać, nie jestem psycholożką. Zmieniając temat.
Specjalnie zaczęłam od millennialsów, bo TikTok to przede wszystkim apka dla dzieci i nastolatków. Nie trzeba było więc długo czekać na międzypokoleniowe spory. Osoby urodzone w latach 90., do których, a wbrew pozorom, również należę, muszą się tam często mierzyć z rzeczywistością, często trudną do zaakceptowania. Nie tylko w tym sensie, że nagle nie wiadomo skąd wisi nad nami widmo zbliżającej się trzydziestki, ale też, że może nie jesteśmy tak uniwersalnie zabawni, jak nam się wydawało. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że nigdy nie będziemy jak nasi starzy, którzy nie ogarniali, co się dzieje w muzyce i w modzie i tylko narzekali, że kiedyś to było? No więc okazało się, że nasza elastyczność pod tym względem skończyła się dokładnie w momencie, kiedy młodzież ośmieliła się wyśmiać nasze jeansowe rurki i przedziałki na boku. To znaczy, nie moje. Okej, większość TikToków od millennialsów odkrywających, że trendy w modzie się zmieniły, jest dość zabawna i autoironiczna, ale niektórzy poczuli się bardzo, bardzo dotknięci. So I just watched a video about how millennials never got over their skinny jean phase. I'm not mad at this. You know why? Because us millennials are comfortable wearing things that make us feel cute and comfortable no matter how long we've been wearing them. And maybe, if you're hating on me for wearing skinny jeans, then it's possible that you're projecting your own insecurities onto me. So, maybe think about that. And by the way, all of these styles that you're wearing now, the crop tops, the loose sweaters, all of that, we had it in the 90s. We wore it too. So you're just wearing things that we used to wear. Wait, hold on. Hold on, hold on. Are you having an identity crisis? Wow, jej ton, jej miny. Ta laska jest absolutnie przekonana, że właśnie zaorała całe pokolenie gówniarzy, którzy mieli czelność zaśmieć się z jej stylówki. Tak, dużo współczesnych trendów czerpie inspiracje z lat 90. Moda zatacza kółka, a obciach jest najbardziej względną rzeczą pod słońcem. To, że ty w pewnym momencie przerzuciłaś się na obcisłe leggingso jeansy i grzywkę zaczesaną na bok, nie znaczy, że osiągnęłaś jakiś wyższy stan świadomości stylu. A wszystko co wcześniej będzie gorsze na zawsze. I czy to coś aż tak złego? Naprawdę aż tak obchodzi cię, że nastolatki nie uznają cię za wystarczająco cool? Poza tym, czy to naprawdę jest sprawa, o którą chcesz tak zawzięcie walczyć? Honor stylu z pierwszej dekady lat 2000. Bo nie wiem jak dla was, ale nie było chyba historycznie gorszej epoki w historii mody. I coś o tym wiem. Tutaj mamy coś, co w ogóle nie wiem jakim cudem pojawiło mi się w feedzie, mianowicie autentyczny amerykański patriota. Na tym TikToku na przykład po prostu sobie stoi i patrzy na nas wymownie, sprawdzając, czy chłoniemy słowa prawdy, które płyną do nas z piosenki, której niestety nie mogę tu puścić ze względu na zasady YouTube'a. Panika na temat tego, że współczesne artystki dają zły przykład małym dziewczynkom. Ach, czy nie przerabiamy tego od jakichś 120 lat co najmniej? I co się tym dziewczynkom stanie złego? Zaczną uprawiać seks jak dorosną? O nie, tylko nie to! Nie wiem co ma zanaks do tego, że cię krytykują za rasizm, bo podejrzewam, że o to chodzi. Przecież nie o to, że nie wolno ci wypowiadać słowa race. Dosłownie właśnie to robisz. No i nikt cię nie zabije za to, a mówią, że to na lewicy są same delikatne płatki śniegu. Z dostępem do broni to u was faktycznie pojebana sprawa, tu się zgadzam. Nie wiem, czy to prawda, to z Eminemem, ale jeśli tak, to chyba dobrze dla niego, nie? Że się rozwija i mądrzeje? Amerykanie i ich przekonanie, że są ostoją demokracji i jedynym krajem, gdzie się nie kamienuje ludzi za krytykowanie rządu czy coś. Serio, to nie pierwszy raz, kiedy się spotykam z takim przekonaniem na TikToku i to nie tylko tym prawackim. Nie wszystko, skarbie, tylko te homofobiczne i rasistowskie rzeczy. I tak, jesteś biały w Stanach i to znaczy, że masz lepiej. To nie znaczy, że twoje życie jest od razu łatwe, lekkie i cudowne, no ale jakbyś miał dosłownie takie same życie, a jeszcze do tego byś się urodził czarny, to byś miał dodatkowo gorzej, tak systemowo patrząc. A, te pretensje to chyba do tych bohaterów z dzieciństwa, a nie do świata. A, niewolnictwo się nie skończyło, bo kiedyś czarni ludzie byli pozbawieni praw i traktowani jak dosłowna własność białego człowieka, a teraz mamy telefony. No tak, faktycznie dużo gorzej.
To w ogóle zabawne, że on tak rantuje tutaj na cancel culture i że fakty nie dbają o twoje uczucia, a chwilę wcześniej wstawiał coś takiego. That's what we're doing today. I hope you woke up and you're having a wonderful day so far. If not, it is what it is. Believe me when I say I love dark humor. I love all kinds of humor. I understand it. However, there is a level of that's really fucked up viscosity. Bruh. You've topped the charts with this one. Usually the people that make fun of 9/11 are not from the United States, or they weren't even born yet. I am hopefully assuming that you fit one of those two categories. You see, here's the problem. Schools are cutting out curriculum, students are not being taught certain things, people are just kind of free living and free learning. I can almost guarantee you, if you knew somebody or you had a loved one that died that day, you would not be making fun of it. You see, the dangerous part about trying to erase history and create our own history is that history will then repeat itself. And I don't know about you, but I don't want another 9/11. Think about that. Da, 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 da. 9/11. Beep. Bruh, you've topped the charts with this one. Ojej, więc jesteś fanem czarnego humoru, ale żarty z 11 września już za bardzo urażają twoje patriotyczne serduszko. I love dark humor. I love all kinds of humor. I understand it. Ale to przecież fakt, że ludzie wtedy spadali jak deszcz z nieba, a podobno fakty nie dbają o twoje uczucia. Dalej. Hobby horsing. Kolejna rzecz, o której dowiedziałam się z TikToka. Hobby horsing polega na tym. Wygląda niewinnie. Dziewczyny udają, że jeżdżą konno, naśladują nogami ruchy konia. Taka zabawa. Otóż nie. To nie jest zabawa, to jest sport. Też myślałam, że to jest coś dla ludzi, którzy chcieliby jeździć konno, ale z różnych powodów nie mogą. Ale ludzie organizują z tego autentyczne zawody. A wiele lasek, które bawi się w hobby horsing, ma też prawdziwe konie. Zobaczcie, jak realistycznie do tego podchodzą. Ten koń na kiju na przykład właśnie się zesrał. Jej tata nagrywa o tym TikToka. To w sumie autentycznie słodkie. Nie mogę nie skomentować, jak dziwacznie to wygląda. Bardzo nie chcę wyśmiewać i hejtować tych dziewczyn. Wyglądają, jakby się dobrze bawiły. Więc dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy prawdziwe koniary przychodzą robić inbę w komentarzach oburzone na to, że ktoś może uznawać hobby horsing za tak samo legitny sport jak jazdę konną. Ten koń nie jest prawdziwy. Ja mam prawdziwego. Cieszymy się z tobą, Debbie, ale nikt nie pytał. I tak, zorientowaliśmy się, że to nie jest prawdziwy koń. Dlaczego głaszczesz zabawkę i zakładasz jej drogą uzdę? No i dobrze, niech głaszcze zabawkę, przynajmniej zabawka nie ujebie jej w rękę, a jak prawdziwe konie, te niewdzięczne bydlęta. Jak niby na tym jeździsz, jak to nie jest prawdziwy koń? Podpowiem, jak? Tak na niby. Ten koń to zabawka. No hate. I znów, dzięki za informację. Spróbuj pojeździć na prawdziwym koniu, skarbie. Dyskusje pod tymi filmami bardzo szybko eskalują w kosmos i to po obu stronach sporu. No spoko, ale jakbyś była tolerancyjna, to byś tak nie pisała, bo w tolerancji nie chodzi tylko o kolor skóry, a też o hobby lub inne rzeczy. Tu może zwolnimy troszkę. Wydaje mi się, że rasizm wciąż jest trochę większym problemem niż brak społecznej świadomości na temat koni na patyku. Okej, i to chyba wystarczy na dzisiaj. Idę zaczesać moją grzywkę z powrotem na bok, wcisnąć się w swoje jeansowe rurki i wrócić do poważnych rzeczy, czyli rysowania komiksów. Pa! Cześć, tu Krowa. Przyszedłem podzielić się z wami swoją niedolą. Nie miałem nic w ustach już od 40 minut. Mój alarm podniesiony ze względu na ryzyko śmierci głodowej pozostał zignorowany, a moja miska pozostaje pusta. W związku z tym zwracam się do was o pomoc. Kasia stwierdziła, że nie będę karmiony 10 razy dziennie niezależnie od tego, jak dużo pieniędzy uzbieramy na Patronite. Mimo to myślę, że warto spróbować. Link znajduje się tu na dole oraz w opisie filmu. Trzymajcie się, towarzysze.